Siemano, tutaj Bartek. Jesteśmy na Hack the Boxie. Mamy tutaj Brainfuck. Jest to box poziomu Insane. Jest to stary box, Tired. 2000 dni, więc ultra stary. Mamy tylko IP-ka. No i postanowiłem sobie go zrobić. No i co, lecimy. Scale and Mapem pokazuje nam tutaj troszkę softów: SSH, SMTP, POP3, IMAPA. Oraz serwer webowy na porcie 443, oczywiście po SSL-u. Wchodząc szybko w certa, znajdujemy dwie, czy nawet trzy subdomeny, zależnie jak to traktować. Ponieważ znaleźliśmy takie różne rzeczy, bo myślałem, że może będzie tutaj port UDP DNS, dlatego może odwołam się do niego, ale widzę, że nie ma go. Także dodajemy te raz. Dwa, trzy rzeczy do etc. A to nawet zrobię tak. Tak. No i weźmy sobie. Tak. Brainfuck. www. Brainfuck. I super secret do etc. Hosts. Tak. No i pierwsza rzecz, jaką chciałbym tutaj zrobić, to zobaczyć, czy nie ma dodatkowej jakiejś subdomeny, która może nie jest w tych DNS-ach, mogłaby być w jakiś sposób ukryta. Dlatego tak, minus word list, user share, secret list. Web content? Nie. Discovery, DNS. Ja myślę, że takie top 20 tysięcy wystarczy. No i header. Host. Dwukropek. Faz. W ten sposób. Minus mc all. No i pofiltrujmy sobie po size 612 w tym wypadku. Jak widzimy, www nam odnajduje, także ta subdomena, którą wcześniej mieliśmy, jest znajdywana, dlatego mamy pewność, że to działa. Już sobie mogę przygotować przy okazji minus url https www.brainfuck full, tu mi się coś przeklikało, minus word list user share secret list. Znowu nie to samo. Discovery, web content, raft, large, directories. No, dajemy directories. Minus mc all. Minus. No właśnie, czy fs612 będzie dobrym wyborem? Tutaj, jak widzimy, 20 tysięcy odpowiedzi. Od serwera nic ciekawego nie zwróciło. W tym wypadku size będzie troszeczkę inny. 178 powinno być dobre. Widzimy na starcie, że jest to prawdopodobnie WordPress. Są to bardzo typowe katalogi dla WordPressa. Także zapuścimy jakiegoś WP skana niedługo, ale najpierw chciałbym przygotować te wszystkie skany, wiecie, directories, files i tak dalej. Więc to może poza nagraniem. Skończył się tamten content discovery, który nam nic więcej nie znalazł. Rozpoczynam. O, chodź tu. Kurde, co jest? Rozpoczynam kolejny content discovery. Ok. I po tym zrobię content discovery na tą subdomenę. I jak zrobię wszystkie, to przechodzimy do działania. Ciekawe rzeczy mi tu rzuca OpenVPN, powiem szczerze. Trochę dziwne, ale no cóż. Ciekawe rzeczy. Zacząłem, puściłem sobie na tego secreta. Nie dość, że bardzo różne odpowiedzi, to mega dziwną odpowiedź dostałem na przykład. A gdzie to było? A, tutaj. To jest mega dziwne tak w ogóle. Nie wiem, jak to filtrować. Dajmy, o, kurde. Dziwne. Minus F, nie wiem, lines 2. Nie, dobra, tu nie puszczamy. No to wracamy do tego www.
No to w takim razie, jak nie znaleźliśmy nic ciekawego, przejdźmy do HTB. Jak ty się nazywasz? Brain Fuck. Opuśćmy WP Scana. Mam WP Scana? Mam. Minus URL. Ua. Tak jest, jak minus K, o kurde. Teraz to rozkminię. Dobra, rozkminiłem taką opcję. Disable TLS checks. No i jeszcze trzeba API token zawsze dodawać. A E to jest takie typowe numerate, tam jest dużo tego. Ten token to się nie martwcie, ja go potem spokojnie usunę. Także na szczęście jest wygenerysonowy, także nikt mi tutaj nie podpierdzieli go. Widzimy jeszcze taką opcję, że zostajemy redirecta z www na to. Także dajmy tą główną stronę. Dobra, tu już śmiga. Okej, okay, no to nie czekamy. Dobra, mamy tutaj parę rzeczy. Tak jeszcze pokażę, wykryliśmy user admina, administratora. No i parę podatności mamy, które tu widzicie, to jest też ciekawe, bo tu nie mamy akurat roku, tylko mamy na przykład 2019, to ja bym to odrzucił, bo to się wydaje troszeczkę, zanim powstało ten, zanim powstała ta maszyna. Multiple Authentication SQL Injection możliwe, że też. Ja bym zostawił to 8.0.0 i to 8.0.0, powiem szczerze, a potem doszukam, jakby były problemy. No i co mam powiedzieć? No i na razie tyle. Zajmiemy się może tą subdomeną, bo jakby to powiedzieć. No wejdźmy do tej apki w końcu. Dobra, jeszcze się burp włącza, to chwila. Dobra, możemy lecieć. Mamy super secret forum. Okej. To załóżmy, że to nie działa. Authenticate SQL też nie mamy. Jakieś private escalation. Dobra, zajmiemy się tą stroną i zobaczymy, o co tu chodzi. Gap. Bartek. The password, okej. Okay. Nie wiem, dobra. Przyjrzyjmy się może tym podatnościom, w sumie nie wiem, co robić. O, tu mamy ładnego linka. Copy link address. Przejdźmy sobie tutaj. Ok, you can login as anyone without knowing password because of recorded in this.
Okej. Zobaczmy zatem. Test.html. Okej. Oj, przepraszam, my bad. O, pozwól mi się zalogować. Halo. Dobra. I teraz co? Jak damy tak, otworzymy sobie login. Zostaliśmy w jakiś sposób zablokowani, więc puśćmy to jeszcze raz. Login. Zero. Tu widzimy, mamy administrator, email STH, action, takie coś. Jeszcze jest druga opcja. Tutaj pamiętacie albo nie pamiętacie. Mieliśmy usera admin. Może to trzeba dać admina. Zobaczmy. Troszkę zamula. Troszkę zamula. Jakieś problemy tutaj z VPN-em pewnie? Tak. Ok, po zresetowaniu VPN-a już tam powinno działać. No i co? O, jesteśmy administratorem. Ok. Dobrze. Dostałem jakąś wiadomość. Odpisać, mikrofon działa, działa. No to co? Aha. Serio? Czekajcie. To jest taka bieda, że ja muszę być serio tym adminem? A, okej. No to co, klasycznie, nie pluginy. Ja się ostatnio nauczyłem ten sami to robić, tak najwygodniej jest. I gdzie to się robiło? Editor. Idziemy do 7, tak? Bierzemy 404.php. Jak nam się kiedyś to odwiesi, bo to jest tragicznie. Tragicznie to chodzi, tragicznie. Nie wiem czemu. No i co, zobaczmy, czy to działa wszystko.
Gdzie to jest? The fuck? Nie mogę edytować. No powiem szczerze, dziwna akcja. Nie widziałem jakiegoś takiego jeszcze. Ale zapewne mogę przez update plugina to zrobić. Zdziwiłbym się, jakbym nie mógł, ale okej. Dajmy temu serwerowi trochę odpocząć, bo on widzę umiera sobie. Dobra, mamy tutaj z tego co widzimy, co działającego. Okej. Upload plugin, tak? No i możemy sobie wybrać pliczek. Z tego co pamiętam, to wystarczyło sobie wziąć coś takiego. Copy user share web shells php reverse shell. Weźmy sobie nasze IP. Zaraz. O Boże, to jest przeczytanie z internala. Ja teraz dużo internali robiłem i mi się myli. PHP reverse shell. Wywalmy trochę tego. Dajmy jakieś, oj tutaj, 9001. No i nasłuchujmy sobie na 9001. Taratara tam. Rzućmy plik. HTB. To się nazywa Brainfuck. PHP Reverse Shell. No i co? Install now. Czekamy sobie spokojnie, czekamy. Co nam tutaj przyniesie nasz plugin update? Okej. Enable to create directory. This parent writable on the server. Okej. Ciekawe. Make file writable? What the fuck? A, takie pierdołowate, kurde rzeczy. Dajcie mi tu coś cięższego. O, może tutaj? Okej. Zobaczmy inne pluginy jeszcze raz. Jakieś powiadomienie w ogóle mamy? Że toolsy. No jak ktoś pamięta, mamy tutaj serwery SMTP POP 3 IMAP. Może właśnie to będzie coś z tym SMTP. Mamy Oreo Tisa.
To jest ten sam koleś, który komentował coś na naszym Super Secret Forum, z tego co pamiętacie. Tu jest Orestis. Zobaczmy, chłopa, może nam coś da tutaj. SMTP Integration is ready. O, dobra, to co? Jakbym robił to po kolei, to może serio by wszystko działało. SMTP port. O, da się to przeczytać, czy się nie da tego przeczytać? Show me. O, da się. What? Okej. Okay. Zobaczmy, o Jezus, nie ma inboxa tutaj. Jak zrobię tak? Kurde. Nie ma czegoś takiego? Dzięki mordo, naprawdę dajesz fajne informacje. Enable start SS. Co jest? A login tu? O, mail reader, może to będzie coś, czego potrzebuję. Element, no i nic fajnego nie dali. Tutaj? Run mail, może tak? Nie wiem, czemu ta VM-ka tak laguje. Naprawdę, zużycie mojego procesora to jest w tym momencie 0,7%. A trochę tych rdzeni dostała. Thunderbird, właśnie o to mi chodziło. Dobra, ja to ogarnę i zaraz wrócę. Można za PT zainstalować, jakby ktoś był ciekawy. Uruchamiamy naszego Thunderbirda. No i teraz tak. O Jezu, to tak nie będzie. Zrobiłem coś takiego. Przynajmniej próbuję zrobić. Login into email server Kali, bo pokończą mi się pomysły powoli i nie wiem, co mam robić, więc. Więc zobaczymy. Może postfix mi coś podpowie? Bo już naprawdę. No nie wiem, nie wiem. Dziwne rzeczy się dzieją, bardzo dziwne. Postfix? Oj, nie tu piszę. No, jeszcze spróbujemy to zrobić po prostu po ludzku z command line'a, bo wydaje mi się, że nie pamiętam tej różnicy, ale wydaje mi się, że SMTP tym się nie podepniemy, bo tam jakaś synchronizacja trochę inaczej działa. Ale mogę się mylić oczywiście, ja się często mylę. W sumie zawsze się mylę, nie wiem co ja robię. Także podłączmy się po prostu tym, nie? Netcat. Dobra, ready. Dajmy mu. Zera. User. User.
OK. Teraz password. Tak? Pass. No weź, po ludzku mi to pokaż. O, logged in. Nice. I teraz co? List. Mamy dwie wiadomości. Jak się je czyta? Retry 1, retry 2. 1. Username admin. OK. O, tu mamy jakiś password. To samo co wyżej, czy inne? Inne. For your secret forum are below. Aha. Secret forum, to ja rozumiem, że to jest to. Super secret. OK. Logout. Orestis. Dobra. Chciałem na chwilę wyciągnąć mikrofon. I to hasło. Działa. OK. Mamy jakiś key SSH access. Tu widzimy, to jest kurde, szyfr Cezara, czy tam ROT. To widzę od razu, w sensie to widzę tak, nie wiem, patrzę i wiem, że to jest to. Wygląda tak obvious, że tak powiem. A, i to nie będzie to. Okej. Cezar, monoalfabetic, adbash, vigenere. Cezar to nie jest. Kurde, bo ja znam początek. Wiem, że to będzie HTTPS. Zobaczmy jeszcze inne stronki.
Myślałem, że to będzie domena czy coś. To samo cały czas. Dobra, moje wnioski są takie. To najprawdopodobniej jest tym. To jest HTTPS, a to będzie ID RSA. Ale co to będzie, to ja nie zgadnę. I to trzeba w jakiś sposób odkodować. To i to trzeba odkodować. Na przykład wiem, że to. Kurde, nie, no nie wiem. A tu jeszcze próbowałem takie opcje w stylu brainfuck albo coś takiego. Niestety, no cóż, nic mi nie dało. W sumie wyglądał tak. Nie. Nie wiem, że to będzie to, no, wygeneruje, tylko no, nie wiem, dajmy to na przykład. Ja wiem, jaki ma być output, ale. Wiem, że to będzie HTTPS, ale jak to zrobić? Kurwa. Ręczny brute force. Pewnie będzie my. I teraz dalej. No co tu może być? A to musi być brainfuck, tak? Musi być brainfuck. My patrzymy na tą literkę teraz tutaj. A, teraz A ma być. To może to będzie fuck my brain? S? Dobra, takie ręcznym brute force'em zrobiliśmy to. O kurde. Seriously? Ale piękne.
Encrypted, ok, ale to jest git. Copy URL. Brainfuck. Mamy na hasełko. Mamy hasełko. Nie wiem, jak się pisze fraz, przepraszam. Nie wiem, kogoś to uraziło. I SSH. A, raz. Czy jakąś literkę zjadło? Działa! Mamy usera na naszym Insane Boxie. Powiem szczerze. Dzisiaj Insane są cięższe. Encrypted password. Debug. LXD. No powiem szczerze, jak to jest to, to XD naprawdę. Kurde, no, tej grupy nie dali bez powodu. Dobra, niech będzie, że zrobię tak. Dzisiaj to jest mega proste. LXD, previous escalation. Dzisiaj to się w sumie od buta robi. Ja takie coś robiłem już lekko 10 razy, jak tego LXD. O. Właśnie nie wiem czemu, czasami nie się dało. Też pamiętam, że tak było. Chyba chodzi o tego nowszego. Pewien nie jestem. No dobra, Python 3 minus m http server. Mamy to.
No i tyle. Powiem szczerze, nie czuję, żebym zrobił maszynę poziomu root. O, bo to nie jest koniec? Aha, czekajcie, dobra. Tak. Zapominam taki szczegół, że tutaj robimy coś takiego jak source'a montujemy w tym. Okay. I teraz dopiero root. I tu mamy flagę roota. Także zrobiłem pierwszą moją maszynę insane na Hack the Boxie i uważam, że była prosta. Dobrze, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Cześć.